Dzień dobry, kochani. Bardzo drażliwy temat. Czy zawsze mówisz prawdę? I co o tym myślisz? Czy lepiej powiedzieć prawdę, czy przemilczeć? Nic nie powiedzieć, albo oddać byle jaką odpowiedź i liczyć na to, że rozejdzie się po kościach. Niech kto inny to powie, bo jak ja to powiem, no to oczywiście odczuję skutki. Albo ktoś już mnie nie będzie lubił, albo ktoś nie zechce ze mną rozmawiać, albo przejdę nieprzyjemny moment zdenerwowania czyjegoś. Oczywiście, że zawsze do każdej akcji jest reakcja. I teraz trzeba się mocno zastanowić, co to przyniesie. Przyniesie coś dobrego, czy nie? To powiedzenie prawdy. No bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Jaki skutek będzie tego? Pytanie następne. Czy jesteś szczera w stosunku, czy szczery do samego siebie? Czy sobie mówisz prawdę? Czy faktycznie patrzysz przez właściwe okulary, czy przez różowe? Bo boisz się spojrzeć prawdzie w oczy. W momencie, kiedy uznasz tę prawdę, to będzie tak, że trzeba będzie coś z tym zrobić. Więc masz oczy zamknięte, jest ci niewygodnie, ale jest tak wygodniej, w tym momencie przynajmniej. No i kochani, uwolnijcie się od przeszłości, ponieważ dużo osób żyje w przeszłości i ciągle drąży i drąży to, co było, to, co mogło być, a co się nie stało. I tak naprawdę siedzi się w tym czymś z przeszłości, już nie chcę powiedzieć błocie, bo to może troszeczkę za surowo. Niemniej jednak, jeszcze jak się wspomina te dobre czasy, to dobrze, no dobrze, bardzo dobrze, coś pozytywnego, ale jak siedzimy już w ogóle w tym, że żałujemy tego i żałujemy tamtego, to w ogóle już nikomu nie przynosi żadnych pozytywnych rezultatów, ni korzyści. Buziaczki, kocham Was wszystkich, do kolejnego razu.